Siemano, siemano, witam serdecznie widzowie, powrót na Palionowo. Czy wy wiecie co to oznacza? Wróciliśmy na Palionowo z jednego bloka i uwaga, wszyscy przetrwali jakimś cudem, nie wiem, to jest niesamowite naprawdę. Wbijcie do Pawła i zobaczcie, ponieważ to u niego był odcinek właśnie, na którym udało nam się tutaj wrócić, a ja w tym momencie jestem pierwszy raz na Palionowie, na tym Palionowie na dole od... wielu dni, szczerze nawet nie wiem już ilu. Nie umiem tego zliczyć, ale stęskniłem się za tym miejscem i bieganie po tym krzaku jest po prostu bajecznie piękne, że tak to ujmę. Oczywiście, zanim przejdziemy do następnej części filmu, to koniecznie łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy tutaj codziennie od początku lutego, bo wcześniej mieliśmy co drugi dzień, ale teraz od początku lutego codziennie materiał na tym kanale się pojawia, więc mam nadzieję, że się cieszycie, bo już trochę smutno mi było w styczniu, jak tak wrzucaliśmy co drugi dzień, a teraz już w końcu można pocisnąć porządnie codziennie się z wami, że tak powiem, spotkać tutaj o 19:19. Słuchajcie, co w dzisiejszym odcinku, bo zastanawiałem się, co mogę zrobić po powrocie tutaj na ten, prawda, na to Palionowo. I uwaga, zauważyłem pewną bardzo niepokojącą mnie rzecz, szczerze wam przyznam. Patrzcie to, jak weszliśmy tutaj od razu na odcinku Pawa, zauważyłem, że mój tost ma białe oczy. Ale to nie wszystko, bo okazało się, że jak się wszędzie gdzieś popatrzy w różne miejsca, Palionka tam na przykład też ma białe oczy. Gdzieś tam jeszcze, tam jest na przykład ten poseł Herobrine, ma białe oczy, ale to akurat jest normalne. Ale tu, to na przykład, tu mam białe oczy, tam Emilia też ma białe oczy. Ja nie wiem dlaczego, ale wszystkie głowy albo wszystkie jakieś takie posągi zmieniły swoje oczy na białe i totalnie nie wiem dlaczego tak jest. Dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że się nad tym pochylimy i zobaczymy, czy coś się pozmieniało w tych miejscach. Przejdziemy się po wszystkich miejscach i dowiemy się, czy Herobrine przejął na przykład to, czy on, nie wiem, czy on właśnie w ten sposób przejmuje jakąś kontrolę nad Palionowem. Totalnie tego nie wiem, ale musimy to dzisiaj sprawdzić, bo jest kilka takich punktów tutaj na Palionowie, które trzeba sprawdzić. Aczkolwiek jeśli chodzi o Palionkę tam na górze, to szczerze ja nie wiem, czy ona już wcześniej nie miała takich białych oczu, ale nie wiem, bo ja tam średnio rzadko kiedy patrzyłem, to możecie mi napisać w komentarzach, ale i tak sprawdzimy tamto miejsce, bo jestem mega ciekaw. Ale oczywiście będzie mi się towarzyszyć w odcinku Daveson, który tam właśnie biega. Smutny, bo Puchaty rozwalił, a tu też swoją drogą białe oczy są. Halo Daveson! Powiem tak, bez połowy domu to jak bez połowy duszy, a bez połowy duszy to jak bez połowy przyjaciół. No czuję się fatalnie, no, czuję stary, się źle. Odbudujesz to, naprawdę, to nie ma co się przejmować, nie? Ale ja powiem tak, zainspirowało, ej, ale ja naprawdę teraz nad tym myślę, tak już no, totalnie nie żartując, żeby sobie zbudować może nową chatkę. Bo jakbyś tak teraz nad tym myślę, no wiesz, ta mi się bardzo podoba, no. Ja będę szczery, ta mi się bardzo podoba, nawet kurde bardzo, ale tamta była bardziej charakterystyczna, mi się wydaje. To może żaba. Powrót do tamtej, a tu zwolni się slot na jakiś może kurze. Nie, bo ja wiem, co tutaj by powstało, tutaj by Maro się wtedy tutaj wrzucił to nie, no, na tą pozycję. To wiesz, to musisz zrobić tu ogrodzenie porządne. Poza tym wiesz, jakby jak już tutaj coś powstało, jak on by tutaj był, jestem pierwszy, który z tym narzędziem stoi tu i rozwala to, co tu powstało, stary. więc nie masz się czego przejmować, jak co będzie rozbierane. Nie, wiesz co, ja myślę, bo ja, kurde, ostatnio zobaczyłem taki fajny projekcik na internecie, nie będę kłamał, takiej żabki. Aha. I nie wiem, czy ją jeszcze zbuduję tutaj, czy gdzieś indziej, ale właśnie myślę. No wiesz, no jeżeli to i tak już jest w połowie rozebrane, no to wiesz, ja szczerze też nie pamiętam, jak to wyglądało, to szczerze może by było, wiesz, no rozebrać i na nowo wlecieć, nie? Ale dobra, to nie to dzisiaj, słuchaj, dzisiaj musimy się przejść, dzisiaj musimy się, patrz, widzisz na przykład tego mojego tosta, ma białe oczy. I to mnie strasznie zastanawia, dlaczego takie rzeczy się stały i mega to jest podejrzane i przede wszystkim bardzo się boję tego. Tam na przykład na górze też się to stało, tam moja głowa i głowa Emilii, wszędzie są białe oczy. Musimy sprawdzić to, czy coś się zmieniło w tych miejscach. Zacznijmy może od tego tosta mojego. Jest tylko jedna rzecz, która nie uległa zmiany na białe oczy. Jaka? Zgadnij. No ta pszczoła bzyka, ale to zaraz się tym zajmiemy. Tylko to nie zostało zamienione na białe oczy. Wszystko w swoim czasie, panie Dawidzie. Nawet Herobrine to pomija. Nawet Herobrine. No kurde, no. No jasne, że tak. Dobra, chodź tutaj, tu na dole mam taką, prawda, ten. A bo tu się na dół schodzi, je, to jest no i oczywiście, no przecież tutaj mamy to przejście do naszego szef Cave'a, stary. Co? Tu jest przecież ten, co tam ciśnie, a tutaj aha, to nie wiem, to co to jest. Widziałem. I dlaczego tu jest TNT, to też jest ciekawe zjawisko. Co jest? Paranormalne. No dobra, to trzeba zabrać. Gdzie jest kolejka? Nie wiem, stary, znaczy to jest do ciebie do domu, geniuszu. Serio? No przecież ty też masz dojazd do tego, do... Ja wiem, że mam no, dojazd, masz. Ale nie wiedziałem, że to tędy prowadzi. Nie jestem, że tak. Ja myślałem, że to miejsce to jest twoja chata, bo to tak podobnie wszystko wygląda, stary, to masz tak podobny styl. No tam, w sensie jakoś tak trzymam się tu tego stylu, ale... Myślę, że będzie trzeba go za niedługo zmienić, coś może nowego. Dobra, tu, czy coś się tu pozmieniało, stary? To są jakieś klatki. A ty w tych klatkach coś robiłeś kiedyś? Tak, więziłem tu kogoś, Yetiego chyba, no. O kurde. Tak, robiłem mu tutaj. Raz w trzech klatkach? Nie, po prostu jakby, nie wiem, stary, nie komentuj.
Kurde, jak się tutaj wycwanił z tym, że nie ma tego tak postawionego, jak ja mam u siebie, że nie można zrobić. Widzisz. Nie, to miało być tylko ozdobnie tak po prostu, że nie ten. A tu patrz, jakie mam eleganckie stojaki. No proszę, a coś no na nich było kiedyś? No, nawet jak było, to bardzo krótko. Dobra, no tu się nic nie zmieniło. Tu się nic nie zmieniło, stary. To więc jakby teraz pyta... Dlaczego tu jest dziura znowu? W którym patrz, miejscu dziura? No tu! Co jest? Nie wiem, ktoś mi się tu kurczę. Dobra, to jest, tutaj się nic nie zmieniło. Sprawdźmy może tego górnego torsa z tą głową, znaczy z głową moją i Milki. I zobaczymy, czy tu się coś zmieniło. O, tu są otwarte drzwi, to tu jest potencjał na zmianę jakąś. Co ty, góry tutaj jakieś płyty muzyczne odpalałeś? Gdzie? Na tym toście. A, tam mam, moją DJ-kę mam tam. DJ-ka, o, właśnie. No. Jestem DJ Toast. Dobra, DJ tu Toast. Sprawdzam te skrzynki. W skrzynkach nic. Ale ładnie. Serio? To Emilia budowała akurat, no. Tutaj... O, tu jest jakaś książka. Ej, tu jest książka jakaś. Czekaj. Czytaj. Twoje oczy są jak biały śnieżek. Szukam w nich dalszych mojego życia ścieżek. Mrozi od samego patrzenia. Poznajmy się, jest tak dużo do zrobienia. Nie. Co jest? Nie wiem, czy to jest wiersz, stary. Ale na pewno nie ja napisałem. Ja ten wiersz nie napisałem. Ej, Secret Base. A to tak, to jest przejście do mojego domu. Aha. No. I tu jesteśmy teraz tu i można sobie zejść elegancko na dół. Ja nie mogę. Stary, kurczę, rok mamy to palionowo, nie? Chyba, zaraz. Kurde, dlatego, że ja tak ciągle chaty zmieniam, to ja takich rzeczy u siebie nie mam, ty. Cześć, gdzie ty jesteś? Ja zszedłem na dół, góry, ale w sumie nie mamy po co schodzić tam na dół. Dobra. No, ale chcę zlazł dla sportu. Dobra. Dobra, kolejną rzecz musimy sprawdzić. Tutaj też nic nie zmieniło, więc to jest podejrzane. Dobra, gdzie są kolejne jakieś miejsca, w co których dalej? Są... Co dalej? Czekaj, musimy się rozejrzeć, gdzie są białe oczy też. Chata Milki? Czekaj, a czy ta twoja żaba miała jakieś białe oczy? Bo ten domek miał, ale on już ucierpiał, więc tam w sumie nie ma co... Ta ma też, stary, no. O kurde, dobra, zobaczmy. To jest w środku, tu może być niezły dym, to jest w ogóle wszystko poniszczone, bo... Że tak powiem, ten domek jest już dawno opuszczony przeze mnie. Tu jest jakiś list dla Dave od By Milkacz. To zaraz ci przeczytam, co to jest, bo na walentynki było. Chyba rok temu, stary, bo walentynki są przed nami. No tak, możliwe. Hej, wjeżdżam na wakacje, wracam 12 września, ha, że życzę udanych 2 następnych tygodni. A, okej. A, takie. No. To z września, czyli już dosyć jest Secret stary. Base. Secret Base? A nie, nie ma już, ale był kiedyś. A, okej. Bo teraz tam już mam podziemia nowej chaty. No to są jakieś książki stare, ale ja wątpię, żeby to było tak do jakiejś losowej tej włożone te. No, wiesz co, to są książki typu... Ty, nawet panią gra to się było zachowało. Naprawdę? Kurde, no to ja tego tutaj nie dałem na pewno. No Maro ci podrzucił, żeby z siebie oskarżenia ściągnąć lekko. Ja nie mogę, co ty tutaj to robi, ja. Dobra, ej, czemu ty tu masz tyle dirta? Co to się stało? Dobra, ktoś tu był. Myślę, że to Hierobrań zrobił, chyba, że to już było wcześniej. U góry jesteś? A, u góry. No. Idę, że bo nie mogłem wejść po tych schodach. Dirta tu masz. A, ja chyba wiem, kto mi to robił. Chyba... Marek. Chyba mój młodszy brat. Nie, chyba mój młodszy brat, on się chyba tutaj był na chwilę. Dobra, tutaj na górze w skrzynkach nic. Dobra. Nie, tam zawsze było pusto. A, okej, dobra, rozumiem. Taki bardzo użyteczny magazyn. O, to stary pokój, aż się łezka wokół kręci. Ja tu kiedyś na moment mieszkałem. Dobra, czyli tutaj też nic. Czekaj, kolejny, no to jest ta palionka, ten zamek. Możemy lecieć do tego zamku w sumie, możemy go sprawdzić. Dobra, dawaj, sprawdźmy ten zamek. Bo w sumie jestem ciekaw. Nawet nie widzę, o. Może w zamku coś się zmieniło, aczkolwiek szczerze ja nawet nie wiem, jak tam wyglądało wcześniej, nie? Ale ona chyba jeszcze oczy miała bardzo długo takie. Ta? No też mi się właśnie wydaje, że ona miała takie oczy. Nie? No to w sumie może tutaj się nic nie zmieniło tak naprawdę. Kurde, mi się coś kojarzy te oczka. Kurczę, szczerze, ja nawet nie wiem, gdzie ja tu mam szukać. Wydaje mi się, że jak tu by coś miało być, to by stało na środku, nie? No, więc możliwe. Jak nic nie ma, to raczej chyba tu się nic nie zmieniło, więc możemy to chyba olać. No, ewentualnie widzowie, jeżeli tutaj coś może być z tym związanego i macie podejrzenia, no to możecie napisać w komentarzach, no to na następnym odcinku się przejdę. Widzę, stary, tam jest głowa Herobrina jedna i tam jest z tyłu, widzisz ten? Tam jest, jak to się nazywa? Widzę tego boba. Tego boba budowniczego, on też ma białe, czy dobra, zobaczmy tego boba. Mój toast też ma tutaj białe. Co jest grane? Dobra, trzeba jeszcze na osiedle polecieć. Dobra, na osiedle Palion Style też ma tutaj białe oczy. Tak? No. No kurde, no tam też przejdziemy. Dobra, tutaj. Ej, szczerze mam wrażenie, że w ogóle... te niemieckie ceny, kurde. Tak. Szczerze mam wrażenie, że nie mamy co tutaj szukać, bo to jest budowlany i tutaj szczerze wątpię, żeby coś się więcej zmieniło. To może tutaj? No zobaczmy tego Palion Style'a, ale serio nawet nie widziałem tych oczu, czekaj, ja już zobaczę. Z przodu to tam? Gdzie tu są białe oczy? No, na tym lwie, patrz. Faktycznie. Widzisz? Ej, kurde, no. A tu jest skrzynka jakaś. Oj, dobra, jest skrzynka. Pusta. No dobra.
Kocham to po prostu, jak są porozstawiane tak losowo skrzynki, nie? I ktoś coś zabierze stamtąd i zostawiają te skrzynki, później się nabieramy. Co jest grane? Patrz, villagersa, co się ubrał. Ja! Ale się skrył! Siemano, wariacie, coś nas sprzedasz. Wrzuć zielony zbychowi. A, bo to działa tak tutaj, że dobra, to jest mój schemat podwędzony z mojego, prawda, targu. Okay, dobra, ale ten mój toast w ogóle, stary, co tu się stanęło? Toast. Dobra, lecę, chodźmy, polećmy na osiedle moje. Też mnie tu dawno nie było w ogóle, nie wiem jak to tu wygląda dalej. No kurczę, nawet ładnie. Dobra, tutaj szczerze nic się nie zmieniło. No to wydaje mi się, stary, że te oczy to jest tylko jakiś taki element, nie? I wydaje mi się, że on na dany moment nie ma za wiele znaczenia, no. Ale ładny ten, golem, nie widziałem go. No, jest kurde, cudowny. Budowałem go razem z Emilią. Ale ładny. I stary, no prezentuje się tu git, jak mu czacha dymi. Nie, mega ładne, taki daje taki vibe grecki. O, no ta, oj, faktycznie, ja nawet o tym nie pomyślałem nigdy, ale faktycznie, no taki kurczę, taki, jaki jest, nie, takiego greckiego boga. Atreus. Atreus, może być, możemy go nazwać Atreus. jeżeli był taki bóg, nie wiem, nieważne. Dobra, jeszcze została ta głowa Herobrine'a, ona w sumie mnie najbardziej ciekawi, ale szczerze, kurde, boję się tam wchodzić. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, stary, bo ja do niej nigdy nie wchodziłem, nie wiem, co to jest. Stary, my ledwo co wróciliśmy z jednego bloka, ja nie wiem, czy ja chcę tam zaglądać w ogóle, szczerze przyznam. No, w dodatku to jest otoczone złotem, czemu? Ej, właśnie, a może to jest jakaś bariera, ty, a może nas to zabije? Wiesz co? Wchodzę tam sam, dobra? Nie, dobra, nie wchodźmy tam, nie. Wiesz co, widzowie, zróbmy tak, napiszcie mi w komentarzu, jeżeli wiecie, że coś tam się kryje w środku i czy w ogóle można tam wchodzić, bo nie było nas tutaj, no, długo, a tu były osoby na palionowie, które mogły już to zauważyć i na przykład coś tutaj zrobić. Więc widzowie, jeśli wiecie, co to robi i czy ktoś tam w ogóle kiedykolwiek wszedł, to dajcie znać nam w komentarzach, no, a ja to może w następnym odcinku sprawdzę, ale póki co to by było na tyle, bo ja nie mam psychy tam wchodzić, nie? W sumie wszystko sprawdziliśmy, wątpię, żeby tam cokolwiek było, a w sumie niespecjalnie chcę ryzykować. Więc tu przy, prawda, pamiątkach Palionowa. Żegnam się z wami. Trzymajcie się. Elo!